niekoniecznie zdarzyło się to za mojego życia, ale w mojej rodzinie, więc mówię najpierw o cudzie, który się wydarzył. O. On teraz. Mojej babci, czyli ze strony mamy, była krawcową i dosyć wcześnie zepsuł jej się wzrok, więc nosiła okulary. I pewnego dnia poszła do kościoła na wieczorną modlitwę, wzięła ze sobą te okulary i przez nieuwagę siadła na tych okularach, rozbiła je zupełnie. No i rozpłakała się w kościele, zaczęła prosić Boga, no co ja teraz zrobię, nie mam, wielka rodzina, to jest źródło mojego zarobku, pieniędzy. No i popłakała, wyżaliła się Panu, wróciła do domu i stwierdziła, że te okulary są jej niepotrzebne. I zmarła, mając 93 lata, nie używała okularów i nawlekała sama jego do końca życia. To był pierwszy cud. A drugi cud zdarzył się mojej mamie. W 90 bodajże trzecim roku przez przypadek poszła na badania takie okresowe, bo miała to w zwyczaju. Być może, że mówiłam już o tym, ale nie pamiętam, więc powtórzę. I wówczas okazało się, że ma raka płuc. Obydwa płuca, dolne płaty są zajęte. Jest rak bardzo zaawansowany. To był grudzień. Mama poszła na pierwszą chemię, dostała od razu chemię. Także Wigilia, jeszcze wtedy obchodziliśmy Wigilię normalnie. Mama już straciła wszystkie włosy. No, oczywiście było smutno. Ale moja siostra spotkała osobę, która jej powiedziała, że nic nie jest stracone, że jest Bóg, dobry Bóg, który po prostu może uczynić cud. I moja siostra się wstawiała wtedy za moją mamą, modliła się o nią. Mama wzięła jeszcze jedną chemię, na trzecią już nie chciała pójść, powiedziała, że ona jest zdrowa, że ona więcej chemii nie zniesie, to jest tak okropne, tak wstrętne. Ona czuje, że ona jest po prostu wyleczona i mamy jej zrobić koniecznie badania, zanim cokolwiek podejmiemy dalej. No i rzeczywiście zrobiliśmy wtedy tomografię, czy rezonans, nie pamiętam. No i okazało się, że raka nie ma. Lekarze byli w ogromnym szoku, bo tak jak mówię, obydwa płaty były zajęte. No, stwierdzili, że no, nie wiedzą, nie mają wytłumaczenia na to, co się stało. Mama ma w tej chwili 92 lata, czuje się świetnie, śladu po raku nie ma. Teraz, pół roku temu bodajże, miała gruczolaki na, chyba to się tak nazywa, czy brodawczaki na pęcherzu. Przyjechała Marta, wyjechałyśmy do szpitala, bardzo mocno krwawiła. Modliłyśmy się, wkładłyśmy ręce, nami zostały zoperowane te raki, ale te guzy wszystkie. Natomiast lekarz powiedział, że nic więcej uczynić nie mogą, bo no jeżeli pojawi się kolejny sygnał, no to już nie ma po prostu żadnego leczenia dla niej. No ale my stałyśmy w wierze, stoimy w wierze i do tej pory objawów nie ma, mama czuje się świetnie. Amen. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważne kwestie. Jesteśmy ludźmi Boga cudów. Doświadczamy tego i chcę, żebyście zbierali wszystko to, co nadprzyrodzonego Bóg robi w waszym życiu i żebyście o tym opowiadali innym ludziom w waszym życiu albo przez was wobec innych ludzi. Dlatego, że ten chory świat uważa, że tylko to, co widzialne, tak, to, co dotykalne, to jest w ogóle prawdziwe. A mamy składać świadectwo czegoś więcej. Rozumiecie?